Podczas ostatniego meczu Zagłębia Lubin GKS Katowice jeden z kibiców dał się ponieść emocjom i odpalił racę. Funkcjonariusze ustalili podejrzanego o ten czyn mężczyznę, którym okazał się 21-letni mieszkaniec powiatu górowskiego. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a następnie został doprowadzony przed wymiar sprawiedliwości, gdzie usłyszał wyrok. Za odpalenie wyrobów pirotechnicznych w postaci rac świetlnych sąd skazał go karą grzywny na kwotę 2000 zł. I również 2000 zł będzie musiał ten mężczyzna zapłacić za zakrywanie twarzy kominiarką w celu uniemożliwienia jego identyfikacji. Dodatkowo decyzją sądu kibic przez 2 lata nie będzie mógł uczestniczyć w imprezach masowych.